Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr rzekł do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mojego imienia opuści dom, braci i siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Oto słowo Pańskie. Wy, którzy opuściliście wszystko, czyli którzy tak naprawdę jesteście w sercu swoim wolni. Wolni od przywiązania do pieniędzy, do spraw materialnych. Wolni od zawłaszczania sobie jakichś osób, relacji, których serce jest wolne, żeby coś stracić, żeby czegoś nie mieć. Których serce jest wolne, żeby się coś zniszczyło, zestarzało. Których serce jest wolne, żeby ktoś umarł. Wy, których serca są wolne, będziecie królować i zasiadać ze mną na tronie. Będziecie władcami tego świata. Bo ten, kto jest wolny, nie rani, nie krzywdzi. Ten, kto jest wolny, nie mści się, nie krzyczy, nie kłóci. Ten, kto za wszelką cenę chce wygrać, ten fauluje i nie przestrzega zasad wtedy, kiedy nie da się ich przestrzegać, wtedy, kiedy można ich nie przestrzegać. A ten, kto jest wolny, ten przestrzega zasad nawet wtedy, kiedy sędzia nie patrzy. Święty Benedykt ułożył taką regułę, pomagając ludziom osiągnąć pewną wolność. To mają na celu wszystkie śluby zakonne, całe chrześcijaństwo.